Zamknięto mój park trampolin. Zamknięto mój ulubiony park trampolin. Nie! W sensie, Hangar 646 jest zamknięty. Pewnie wiecie dlaczego. Czy to był chamski clickbait? Ojoj, nie. Wyleciałem na wiele sposobów, także zapnijcie pasy, bo przed wami vlog, w którym wam opowiem, dlaczego mnie nie było, co tam u mnie się działo, co z parkiem trampolin oraz jakie vlogi przed nami. Gotowi? Puh! Po pierwsze, wyleciałem z domu, tak, wyprowadziłem się, teraz mieszkam tutaj. Nie nagrałem reakcji przyjaciół na moje nowe mieszkanko, ale wszystkie wyglądały mniej więcej tak samo. Mogę ją odegrać. Wow, ale masz duże okno. I drugie piętro. Fajnie się mieszka samemu, czuć tą wolność i oglądajcie do końca, jak chcecie poznać moją sąsiadkę. Po drugie, zorganizowałem ekipę i wylecieliśmy do Zakopanego, gdzie zorganizowaliśmy naprawdę kozacką akcję zimą. Także czas teraz na jeszcze nigdy nie wydanego vlogaska. Ride or die! Magia montażu spowoduje, że widzimy się w górach. I mamy kolejny dzień, fajnie się podróżuje w czasie, podczas vlogowanka. Wczoraj przyjechaliśmy i się zaaklimatyzowaliśmy. Dzisiaj się wyspaliśmy, miło się obudziliśmy, zjedliśmy śniadanko. We have the master chef. Ej, pomóż coś. Przychodzę od razu na deser. Thanks. I czas skorzystać z tej pięknej pogody. Niecodzienna rzecz, podczas pandemii, czyli kupiliśmy karnet. Tak jest. Pierwsze zjazdy na śniegu i na nartach zaliczone. Bardzo fajnie było wrócić. To była taka rozgrzewka. Trzymają się na panowie. Jak tam z benzyną? Bo jak nam się skończy gdzieś w środku pola. Proszę państwa, jako że napadało śniegu, a my jesteśmy w znanej miejscówce o nazwie Szczere Pole, to zapraszamy na kulik zorganizowany z inicjatywy wschodzącego youtubera Tomka Pietrzyka. Mam wrażenie, że kreatywne umysły często wpadają na podobne rzeczy. Stąd, jak tylko Tomek mi napisał, że ogarnie pojazd, żeby zorganizować kulik, powiedziałem tak. Runda pierwsza. Plan jest prosty. Utrzymać się jak najdłużej na pontonie. Do zobaczenia na śniegu, dokładnie. Cieszę się. A nogi tutaj. Ride or die. Polecam pełny. Dobra, ale do tyłu, do tyłu. Jest to! To jest najwygodniejszy ponton, jakim w ogóle kiedykolwiek jechałem. Ja pierdziele. Jakby zawsze marzyłem sobie pośmigać tak cały dzień po wodzie, nie? Na jakieś banania, to jest 3 razy lepsze. Ale leci się i po prostu śnieg. Jakby ja nic nie widziałem, nie? Nie mogłem kierować. Ale zajawa! Dziewczyny świetnie sobie radzą! My nose is so cold, it's really good. No. Motyzacja nosem. To powinno być. Runda druga, czas na szybkie wycieczki. Everybody hit it, everybody won it. Everybody got a low spirit who watching over the business. Everybody fucking if you want got a significant other. Everybody got a big titty girl with a six pack. Fuck that, my style rewinded. I'm looking over expressions and I'm funded. Tutaj ja totalnie nie wiem jaka prędkość. To jest dla nich już dużo. Bo jedziemy 45 na godzinę, ale wyglądają totalnie lajtowo. Push back, first side of car park, and a V6 with a
turbine, out to the mountains. Everybody gold mine, nobody grinding. Everybody wanna go to heaven. Jak się jechało? Nie no, kozi. But ain't nobody wanna do the dishes. Especially when them TikTok kids make a million vibing to an EDM tune or a Billy Eye show to. Ej, super! Nie oczekiwałam, że tak długo mi się uda. Przy okazji nagrywaliśmy ujęciowe do nowego teledysku Augustyna. Driftowaliśmy i ogólnie zabawa. No, what about a Lambo? What about a dozen Balenciaga Chanel clothes? And 20 gold chains to go ignorant. Rather buy business than business. That's how you end up endorsing politicians. Waking up in the morning, the pot of gold shrinking. The 9-11 losing value, but it looked wicked. Runda trzecia. Tutaj myśleliśmy, że będzie to najbardziej epickie ujęcie dnia. Mnóstwo sportowców, jedna lina i ponton. Oczekiwania? Let's go! Rzeczywistość. W polskich górach było fajnie, ale wiecie gdzie było fajniej? Na szwajcarskich pięknych stokach w Zermatt i Nenda. To jak piękny to był wyjazd, ile było śmiechu, jak dobra była ekipa, jakie piękne były widoki, po prostu ażbym tam wrócił teraz. Natomiast czasami czuliśmy się tak. Czasami tak. Z tego wyjazdu zmontuję jeszcze na pewno całego vloga, którego wydam pewnie na początku następnej zimy. Natomiast wracając do tematu dzisiejszego odcinka, czyli tego, że wyleciałem, ostatnio udało mi się wylecieć do Mediolanu i odwiedzić moją koleżankę. Jaką koleżankę? Oglądajcie, poznacie ją na końcu odcinka. Ale Mediolan... piękny. Naprawdę, mua. Siedzielibyście mnie na Instagramie, to byście wszystko wiedzieli. Kim, gdzie, co, jak, dlaczego. Piątym tematem, który chciałem poruszyć w dzisiejszym powrotnym vlogu, jest fakt, że ostatnio nagrałem dość fajny odcinek o moim niesamowitym dniu. Oczywiście to nie jest dzień, to nie jest mój dzień, jaki żyję na co dzień, tylko to jest zbiórka bardzo fajnych atrakcji oraz przygód, jakie miałem. Akurat się skondensowały wszystkie w jeden dzień i mam nadzieję, że zainspiruje tym odcinkiem, on też się niedługo pojawi na kanale. Także sporo mam dla was fajnych materiałów. I na koniec, wisienka na torcie. Chciałbym wam wspomnieć, że właśnie jestem podczas realizacji swojego projektu życia wyjazdowego, gdzie będziemy robić naprawdę wspaniałe zdjęcie z moim kolegą Michałem Ostaszewskim. O tym możecie się już dowiedzieć więcej na moim Instagramie oraz pewnie wrzucę tutaj vloga, nie jednego, bo przygoda będzie naprawdę niesamowita. Także dajcie tutaj łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja wam teraz pokażę, kto jest moją sąsiadką i z kim lecę do Mediolanu. Przy okazji też dajcie znać, która przygoda, o której wam teraz opowiedziałem, wydaje wam się najfajniejsza. Cześć, witam sąsiada! Marcin, a jak nasze materiały z Mediolanu?